ponownie wszystkich zainteresowanych sztuką ikonopisania na kanale Ikony Art. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób złoci się ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy techniką namixtion. Tu już jest praca przygotowana w poprzednich dniach. Jeśli ktoś jest zainteresowany, w jaki sposób została ikona przygotowana do złocenia, zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków na kanale Ikony Art. Zapraszam. Ikonę będziemy złocić złotem 23¾ karata w płatkach. Płatki złota mają rozmiar 8×8 cm. I wybieramy najlepiej złoto transferowe, inaczej zwane złotem wiatrowym. Jest ono przytwierdzone do bibułki. Dzięki temu nie tylko, że łatwiej się je nakłada, ale również mniej materiału się marnuje. Zaczynamy w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy również mikstionowanie, czyli w moim przypadku tutaj od górnego lewego rogu. Delikatnie przykładamy płatek. I staramy się, żeby jak najwięcej złota przytwierdzone zostało do podłoża. Oczywiście, jeśli zostaną jakieś niewielkie luki, nie ma wielkiego problemu, żeby je następnie uzupełnić. Bierzemy kolejny płatek . Najlepiej robić to na niewielką zakładkę . Tutaj będzie konieczne też w zagłębieniach przytwierdzenie.
W miejscach grawerunków warto jeszcze przy pomocy tamponu z waty dobrze wkleić dodatkowo jeszcze w tych miejscach, gdzie było grawerowanie, odrobinkę złota. Po skończonej pracy miękkim pędzlem możemy jeszcze leciutko przytwierdzić złoto. Żeby w nimbach ukazały się wszystkie grawerunki. I żeby wszystkie drobne pyłki złota zmieść z ikony. Ma się wrażenie, tak jakby się lekko polerowało. Wygładzało się naszą pozłotę. Pozłota jest już skończona. Widać teraz bardzo ładnie grawerunki w gimbie. I połysk. Przed ostatnim etapem prac pozłotniczych będzie puncowanie. Tutaj mam taką ostro zakończoną puncę. I wykonamy dekorację w tle pomiędzy kwiatkami. Całe tło nimbu będzie wypuncowane. I również zarys nimbów aniołów i Chrystusa. Delikatnie, delikatnie z wyczuciem musimy pukać młoteczkiem w puncynę. W ten sposób powstają dołki, które będą pięknie mżyły na naszej pozłocie. Tło ikony pokryjemy cienką warstwą szelaku. Jest to dobry sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym, ale też daje delikatne zmatowienie pozłoty, przez co nimb będzie wydawał się jeszcze bardziej błyszczący na zasadzie kontrastu. Nimb natomiast pokrywamy bezbarwnym werniksem błyszczącym, który pełni również funkcję ochronną. Wkładamy cieniutką warstwę.
Jest to również werniks na bazie szelaku. Złocenie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest już skończone. W kolejnych etapach przystąpimy do nakładania warstw malarskich.